Radio Wnet, www.wnet.fm. Zbyszek Dąbrowski jest gościem poranka Wnet, Republika Latina. W Wenezueli dzieje się, 13 ofiar śmiertelnych, tylu napisała francuska agencja prasowa. Ty śledziłeś przez cały wieczór i może północy to, co dzieje się w Wenezueli i co tam się dzieje. Na północy może nie, ale w Wenezueli rzeczywiście się dzieje i dzieje się od wczorajszego popołudnia. Na wczorajszy dzień była zaplanowana demonstracja 23E, czyli 23 stycznia, z okazji 61. rocznicy obalenia rządu Marcosa Pereza Jimeneza, to był jeden z dyktatorów Wenezueli. Demonstracja szykowana przez opozycję, demonstracja skierowana przeciwko rządom Nicolasa Maduro, rządom nie do końca demokratycznym, bo mimo tego, że Nicolas Maduro został wybrany w wyborach prezydenckich, tak naprawdę te wybory były farsą. Demonstracja, która zresztą zarazem też była demonstracją światową, bo tak naprawdę w chyba bodajże 200 miastach świata ludzie demonstrowali, również w Warszawie. No, niewielka grupka, około 30 osób, ale byliśmy przy metrze centrum. Jeżeli ktoś wczoraj około 17.30 przechodził, mógł nas zobaczyć. Natomiast tak, obecny przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, czyli Parlamentu Wenezueli, Juan Guaidó, dodajmy zresztą, że zgromadzenia nieakceptowanego przez Nicolasa Maduro, powołał się na konstytucję, na artykuł 232, 333 i 350, wedle których w momencie, kiedy nie ma prezydenta Wenezueli, a on nie został przez sporą część Wenezuelczyków, zresztą też opinii międzynarodowej, nie został uznany, Nicolas Maduro nie został uznany za prezydenta, według tych artykułów przewodniczący parlamentu przejmuje władzę. I wobec tłumów, które, bo to myślę, że spokojnie ponad milion osób, spokojnie można tutaj liczyć w dzielnicy Ciacao w Caracas, na placu zresztą nomen omen Jana Pawła II, zgromadziły się tłumy. Tłumy pomimo tego, że policja PNB, Policja Narodowa Boliwariańska i Gwardia Narodowa Boliwariańska, czyli taka siły paramilitarne, robiły wszystko, żeby ci ludzie nie dotarli. Strzelano do nich gazem, strzelano do nich amunicją, być może nawet ostrą, ale mimo wszystko ludzie przyszli i dali mandat Juanowi Guaidó, który ogłosił siebie tymczasowym prezydentem i wezwał wszystkie strony do możliwości przeprowadzenia demokratycznych, wolnych wyborów. Juana Guaidó zresztą poparło już kilka krajów, przede wszystkim z Donaldem Trumpem na czele, z Justinem Trudeau z Kanady również. Kraje Ameryki Łacińskiej w sporej części, takie jak Kolumbia, Brazylia, Panama, Honduras, Kostaryka, Ekwador, Argentyna, między innymi, bo to 13 krajów poparło Juana Guaidó. Z kolei takie kraje jak Rosja, Turcja, Boliwia i co ciekawe Meksyk poparły dotychczas rządzącego Nicolasa Maduro. W związku z tym dzieje się na pewno ciekawe rzeczy, niestety bardzo smutne, bardzo tragiczne, bo te 13 osób, o których tutaj było powiedziane, ja myślę, że to jest dopiero początek. Nie wiadomo, co będzie, bo Donald Trump powiedział, że Juan Guaidó może liczyć na jego pomoc, że on tego tak nie zostawi. Czy nie zostawi, czy co będzie, zobaczymy. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, Unia Europejska wezwała do przeprowadzenia jak najszybszych demokratycznych wyborów, aczkolwiek tutaj trzeba powiedzieć, że w imieniu Unii Europejskiej Donald Tusk powiedział, że jego zdaniem Juan Guaidó posiada mandat, demokratyczny mandat prezydenta, tymczasowego prezydenta kraju i jako powiedzmy tymczasowy prezydent kraju powinien doprowadzić do wyborów, natomiast Nicolas Maduro powinien się podać do dymisji. Pewnie sytuacja też zależy od tego, kogo poprze armia, bo armia oficjalnie popiera nadal Nicolasa Maduro, natomiast już pojawiły się głosy generałów, kilku generałów armii wenezuelskiej, którzy powiedzieli po prostu, że mają dosyć tej sytuacji, że chcą żyć w normalnym, wolnym kraju i że popierają Juana Guaidó i że domagają się, żeby Nicolas Maduro złożył dymisję. Wenezuela była krajem w miarę zamożnym, w miarę bogatym, ale kolejne rządy to bogactwo uszczuplały. Na czym to polegało? Uszczuplały, to jest za łagodnie powiedziane. Znaczy, powiedzmy tak, Wenezuela rzeczywiście była krajem zamożnym, nawet nie w miarę, ale była krajem zamożnym, była uważana za Szwajcarię wręcz, Ameryki Łacińskiej.
polityka populistyczna, polityka tak zwanej urawniłowki, żeby wszystkim, żeby, no, powiedzmy szczerze, jeżeli kiedy Hugo Chavez dochodzi do władzy, jego pomysł wspierania ludności najuboższej, no na pewno jakiś miał sens. Natomiast te pieniądze po prostu były przejadane, to były po prostu rozdawane na prawo, na lewo. No były takie, powiedzmy, no można byłoby tutaj powiedzieć, że nie wiem, na przykład coś w rodzaju wenezuelskiego 500+, ale tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, to co jest u nas sens ma. To, co jest, to, co było w Wenezueli, tak naprawdę tego sensu za dużo nie miało. Przede wszystkim też te pieniądze gdzieś tam po drodze się rozchodziły. Osobami, które naprawdę się wzbogaciły, no to są osoby z otoczenia władzy, z PSUV, czyli z Socjalistycznej Partii, Zjednoczonej Socjalistycznej Partii Wenezueli. Na pewno osoby, które są w okolicach gdzieś tam w otoczeniu Nicolasa Maduro, bo są to ludzie, którzy są naprawdę bardzo zamożni. Ja podam przykład tutaj tej ciała Nicolasa Maduro w sytuacji, kiedy w Wenezueli już ludzie nie mieli co kupić do jedzenia, czy na przykład papieru toaletowego nie ma, bo w tej chwili po prostu w Wenezueli nie ma nic. Natomiast, czy jest niewiele, powiedzmy, prawie nic. Ona sobie spędzała urlopy w luksusowym hotelu pięciogwiazdkowym na Kubie, prawda? W związku z tym, no niby miało być równo, no, to jest tak jak, prawda, jak to było z tym koniakiem, prawda? Napój dla tłumu pity ustami elit. To tak mniej więcej właśnie, tak to mniej więcej wygląda ta sytuacja i po prostu kolejna sprawa jest taka, oczywiście na pewno Wenezuela kiedyś miała pieniądze na zakup żywności, bo rolnictwo w Wenezueli leży i kwiczy. I to już od bardzo, bardzo długiego okresu czasu. Po prostu nikt nie inwestuje w rolnictwo. W związku z tym nie ma tych podstawowych produktów żywnościowych. Te produkty były kiedyś importowane za pieniądze ze sprzedaży ropy naftowej, ale te pieniądze też gdzieś tam były rozdawane, chowane do kieszeni. Potem się okazało, że cena ropy spadła, że tych pieniędzy nie ma. W związku z tym po prostu nie ma za co kupić tych, nie ma za co kupić tych produktów i nie ma za co wyżywić ludzi. A ropa naftowa jest wydobywana przez Wenezuelczyków czy przez wielkie koncerny międzynarodowe? Ropa naftowa jest wydobywana przez Wenezuelczyków i ona zawsze była wydobywana przez Wenezuelczyków, natomiast rzeczywiście koncerny międzynarodowe do czasów, powiedzmy tak, to wszystko zostało znacjonalizowane, cały proces wydobywczy został znacjonalizowany jeszcze dawno, dawno, kiedy w ogóle nikomu się nie śniło o tym, że Hugo Chavez dojdzie do władzy, to było bodajże lata 70. czy 80. Mimo tego, że duże koncerny naftowe operowały tą ropą i kiedy przyszedł Hugo Chavez, powiedział, sorry, dosyć tego, teraz tym będziemy my operowali. No miało to sens oczywiście, no bo pieniądze teoretycznie miały zostać w Wenezueli, natomiast kwestia jest też tego typu. PDVSA, czyli największy koncern naftowy w Wenezueli, no taki można powiedzieć wenezuelski Orlen, tylko pewnie parędziesiąt razy większy i potężniejszy, to jest tak naprawdę państwo w państwie. To jest tak, że kiedyś w PDVSA pracowali ludzie rzeczywiście, którzy się nadawali do tego, inżynierowie, fachowcy. W tej chwili w PDVSA są umieszczani ludzie, którzy jakichkolwiek kompetencji nie mają, no ale trzeba im dać to miejsce gdzieś tam. W związku z tym no, dzieje się, co się dzieje. Tak naprawdę PDVSA też, w ogóle jeżeli chodzi o wenezuelską ropę, jak wiemy, ona jest, nie nadaje się do bezpośredniej sprzedaży. Ją trzeba przerobić w rafineriach. Te rafinerie wenezuelskie nie są do końca wydajne. Ta ropa w sporej części była przerabiana, żeby było śmiesznie, w Stanach Zjednoczonych, bo tak naprawdę Stany Zjednoczone mogły być wrogiem, wręcz w tej chwili Nicolas Maduro powiedział, że zrywa stosunki dyplomatyczne ze Stanami Zjednoczonymi, że dyplomaci amerykańscy mają 72 godziny na opuszczenie Caracas. Juan Guaido powiedział, że wręcz przeciwnie. Ale mimo tego, że Stany Zjednoczone były wrogiem Wenezueli, to było tak naprawdę największym partnerem handlowym. To dzięki Stanom Zjednoczonym te spora część dewiz wpływała na wenezuelskie konta. Ale Juan Guaido, który ogłosił się tymczasowym prezydentem, też musi mieć jakąś ochronę, też musi mieć wsparcie. On musi mieć wsparcie i rzeczywiście już nawet sami Wenezuelczycy mówią o tym, że coś trzeba z tym zrobić. Marco Rubio, senator amerykański ze stanu Floryda, który bardzo się zaangażował w ten proces w tej chwili, no, od tych kilku godzin, wręcz powiedział, że Wenezuelczycy po prostu muszą teraz dbać o Juana Guaido jak no o swój największy skarb, bo po prostu wiadomo jest, Nicolas Maduro tej władzy nie odda. Jemu się nie opłaca po prostu, no chyba, że rzeczywiście by miał gdzie po prostu zostawić wszystko i uciec. Natomiast zbyt duża nienawiść wobec niego jest, ale też
ciągle cieszy się dużym poparciem ludzi, którzy po prostu, no nie chcę powiedzieć, że mu zawdzięczają dużo, ale którym się po prostu też nie opłaca, póki co nie opłaca się poprzeć innej opcji politycznej, dlatego że na przykład stracą swoją pracę. Także to też jest, sytuacja jest skomplikowana. My tak sobie w tej chwili rozmawiamy, natomiast weźmy pod uwagę jedną rzecz. Dzisiaj w nocy, w tej chwili w Caracas, w wielu miejscach trwają po prostu walki, być może nawet z czego, mam nadzieję, do czego nie dojdzie, ale być może możemy liczyć nawet na sytuację wojny domowej, do sytuacji taka, jaka ma miejsce na przykład w Syrii obecnie. Bo wiadomo jest, że duże siły opozycyjne też nie chcą tego, żeby nagle coś się okaże, że mamy prezydenta, a go jednak nie mamy. Tak jak powiedziałem, Nicolás Maduro władzy nie odda. W związku z tym, no na pewno będą przepychanki. Co z tego wyniknie, trudno powiedzieć. Wiemy na pewno, że w Caracas jest teraz 18 stopni Celsjusza. Zobaczymy, co teraz portale hiszpańskojęzyczne piszą na temat Caracas. Sprawdzi Zbigniew Dąbrowski, Republika Latina, w poniedziałki o godzinie 20 w Radiu Wnet, nieprzerwanie od kilku lat. Teraz państwo, jeżeli państwo nie słyszeli tej audycji, to państwa do słuchania tej audycji bardzo serdecznie zachęcam. Ja od razu powiem, że myślę, że w najbliższym czasie jeszcze o Caracas nie będziemy mówić, znaczy o Wenezueli nie będziemy mówić, przynajmniej w najbliższym tygodniu, dlatego że po prostu czekamy na to, co się będzie działo. W Republika Latina, ale na pewno o tym będziemy mówić, bo to jest też temat, który no już od kilku tygodni poruszamy, bo tak naprawdę w Wenezueli się dzieje, oprócz tego, co się obecnie dzieje, to tak naprawdę dzieje się bardzo, już od kilku lat bardzo, bardzo dużo złych, bardzo przykrych rzeczy, chociażby to, o czym mówiliśmy niedawno w Republika Latina, czyli niszczenie środowiska naturalnego przez międzynarodowe koncerny wydobywcze, które po prostu okazają się, że w Amazonii wenezuelskiej mamy tutaj metale ziem rzadkich i międzynarodowe koncerny, również amerykańskie, niszczą środowisko. A co na portalach hiszpańskojęzycznych? Na portalu hiszpańskojęzycznym, ja tutaj otworzyłem stronę EFE, czyli Hiszpańskiej Agencji Prasowej. No przede wszystkim tutaj jest mowa o Unii Europejskiej, która wyraziła swoje całkowite poparcie dla parlamentu Wenezueli, która prosi o wiarygodne wybory w jak najszybszym czasie. Chociaż też trzeba powiedzieć, że są politycy europejscy, jak na przykład Pablo Iglesias, szef partii Podemos w Hiszpanii, który powiedział, że to jest zamach stanu. No ale swój popiera swego. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Na zegarze już 8:13. Zbigniew Dąbrowski, Republika Latina, był gościem Poranka Wnet. A teraz Radio Wnet, www.wnet.fm.